Jeżeli wciąż wierzysz, że możesz nie oceniać i jesteś w stanie faktycznie tak żyć, tak istnieć, w pewnym sensie jak roślina, to sprawdź uważnie, obserwując siebie w każdym tu i teraz, w codzienności, czy przypadkiem nie oceniasz siebie samego, przede wszystkim siebie samego, siebie samej. Czy nie złościsz się na siebie, nie masz sobie za złe? Zobacz, jak reagujesz na swojego partnera. Trudno o lepsze lustro niż twój partner. Czy rzeczywiście bezwarunkowo, absolutnie i totalnie akceptujesz wszystko, co ci się przydarza, co robią inni? Jak wygląda świat? Czy pomijając globalną perspektywę mistyczną, która mówi, że każdy atom jest na swoim miejscu, na pewno, bez wątpienia możesz powiedzieć, że nigdy w żadnej sytuacji nie preferowałbyś innej? To przecież właśnie jest ocenianie, to jest wybieranie. Jeżeli niczego dla siebie nie wybierasz, to bądź odważny i stań do dyspozycji osób, które to zweryfikują, że ktokolwiek na tej planecie nie preferuje czegoś kosztem czegoś, inaczej mówiąc, nie ocenia i nie wybiera. Subtelną, lecz oczywistą hipokryzję. I radzę ci, wybieraj. Wybieraj świadomie, wybieraj z entuzjazmem, wybieraj z radością. I nie odrzucaj tego, czego nie chcesz. Nie deprecjonuj, nie niszcz tego, czego nie chcesz. Po prostu idź dalej w swoją stronę. Bo właśnie te wybory, których dokonujesz, czynią cię wielkim. Te wybory, które odrzucasz, te wybory, gdzie mówisz, czemuś nie dotyczy, czynią z ciebie wielką istotę. Inaczej nie możesz wyrosnąć na mistrza, bo mistrz to ten, kto ostatecznie wybrał, że jedyny wszechświat, jaki ma do zbawienia, to on sam i który zgodnie z tym paradygmatem cały czas wybiera poprzez mówienie do rzeczywistości, co zatwierdza, a co anuluje. Ty już wiesz, co jest dla ciebie dobre. Masz to wszystko w sobie w środku. Jeżeli nie czujesz się z czymś ok, to jedynym, co masz do zrobienia, jest zatroszczyć się o siebie i być pewnym, że w ten sposób zrobisz dobrze także dla innych. I zaczynasz być wdzięczny tym trudnym innym, bo w ten sposób uczysz się sama o siebie dbać. Ale jeśli ty nie chcesz chronić siebie, dbać o siebie, nie dziw się, że nie robią tego inni, jeżeli jeszcze nie jest dla ciebie priorytetem twój własny dobrostan. Nie dziw się, że jest was do tego dwoje lub więcej, abyś mogła odebrać tę lekcję. Lekcję bycia w harmonii ze sobą i zbawiania jedynego wszechświata, który masz do zbawienia, siebie. To wszystko. Oceniają cię co najwyżej tam, u góry. Odpowiadasz przed wyższym ja, przed Bogiem, przed samym sobą, przed wszechświatem. Nie odpowiadasz przed nikim, kto jest z tobą w relacji horyzontalnej i emocjonalnej. A twoje nie, tak jak twoje tak, oznacza, że masz źródło informacji, z którego umiesz czerpać. I to tyle. To wszystko, a ty po prostu wybierz, czy twoje źródło jest w tobie. Możesz sobie tak wybrać. A na tym eksperymencie umieszczania źródła sterowności na zewnątrz musisz się zawieść, aż zrozumiesz, że nie ma innych. Więc tylko wtedy, kiedy umieścisz źródło swojego dobrego samopoczucia, tu i teraz, w środku, tutaj, w sobie i tylko w sobie, wówczas z lekkością będziesz mówić nie. Jak i tak samo mówić tak. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek.
Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!